Do sanktuarium Twego miłosierdzia ufnością idę, byś Ty, Pani Bóg, miłości swojej stale mnie utwierdzał. Z niebiosów zszedł i weźmy serce mu. Ufam, o Boże, miłosierdziu Twemu, jak ufał Ojcu marnotrawny Syn. Proszę Cię, bądź miłości w mnie grzesznemu, wejdź w moje serce i pozostań w nim. Do sanktuarium Twego miłosierdzia ufnością idę, byś Ty, Pani Bóg, miłości swojej stale mnie utwierdzał. Z niebiosów zszedł i weźmę serce mu. Pozostań ze mną w każdej życia chwili, gdy dobrze i gdy zbiera się na płacz. A kiedy z wiarą staję w tej świątyni, Ty z nieba zejdź i weźmę serce racz. Do sanktuarium Twego miłosierdzia z ufnością idę, byś Ty, Pani Bóg, miłości swojej stale mnie utwierdzał. Z niebiosów zszedł i weźmę serce mu. Dzienniczka siostry Faustyny, ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. Wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia mojego. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego i wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do tego źródła. W łączności ze wszystkimi ludźmi na całym świecie przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Jezu, w święto Twojego miłosierdzia, by zatrzymać się w biegu życia na spotkaniu z Tobą, ukrzyżowana i zmartwychwstała miłości. W blasku Twojego krzyża wszystko nabiera właściwej wartości i sensu, nawet cierpienie i śmierć. Przy Tobie, miłosierna miłości, nabieramy siły, by kochać. Od Ciebie uczymy się zaufania Ojcu Niebieskiemu i miłowania ludzi. Dziękując za godzinę miłosierdzia, chcemy prosić o łaskę rozpoznania Ciebie w sobie, w drugim człowieku i we wszystkich wydarzeniach naszej codzienności. Prosimy o łaski nawrócenia dla grzeszników, światło i moc ducha dla czyniących dobro, umocnienie dla cierpiących, szczęśliwą i spokojną śmierć dla konających oraz otwarte bramy nieba dla zmarłych. Niech w życiu każdego człowieka, teraz i wieczności, sławi się piękno i potęga Twej miłosiernej miłości. Jezu miłosierny, ośmieleni Twoją nieskończoną dobrocią i miłosierdziem, pragniemy przedstawić nasze dziękczynienia i prośby, z którymi przyszliśmy do Ciebie. Spojrzyj na nie z czułością i wysłuchaj zgodnie z Twoją wolą. Twojemu miłosierdziu polecamy świętej pamięci księdza kardynała prymasa Józefa Glempa, który konsekrował naszą świątynię i podniósł ją do godności archidiecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Polecamy też świętej pamięci księdza proboszcza z Lasek,
Józefa Buchajewskiego, przyjaciela naszego sanktuarium, którego wczoraj wezwałeś do siebie. Przyjmij, Panie, do swego królestwa wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i zamordowanych przed laty w Katyniu oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. W roku wiary błagamy, ocal naszą ojczyznę i wiarę w polskich sercach. Tobie, miłosierny Jezu, zawierzamy nasze wszystkie modlitewne intencje, które wypełniają nasze serca. Przyjmij je i wysłuchaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się oczął Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczne. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla
dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwiecznym, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wywołałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochył się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby Twoje trójjedne Boże zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Ojcze, o prawdo i życie, drogo nas wiodąca. Zgromadzeni w godzinie miłosierdzia, godzinie trzeciej, godzinie szczególnej łaski i zmiłowania w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, archidiecezjalnym sanktuarium w Ożarowie, pełni wdzięczności, przeżywając odpust parafialny, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za obecność tak czcigodnych, dostojnych gości. Najpierw pragniemy powitać Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, za przyjęcie zaproszenia, by sprawować mszę świętą odpustową, wygłosić homilię, chociaż jak wiem, wiele miał różnych propozycji, przyjechał do nas. Tym bardziej nasza wdzięczność jest wielka. Zapewniamy, księże arcybiskupie, o naszej modlitwie tu w archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w intencjach księdza arcybiskupa, w dziełach, pracach dla dobra Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego na całym świecie. Pozdrawiamy księdza prowincjała Józefa Lasaka z całym zarządem, chociaż oni są gospodarzami tutaj, podobnie jak ksiądz dziekan dekanatu laseckiego, ksiądz prałat dr Grzegorz Kozicki wraz z duchowieństwem diecezjalnym. Pozdrawiamy również siostry zakonne, władze, przedstawicieli władz świeckich, państwowych, z panem senatorem Jerzym Chruścickim. Pozdrawiamy władze samorządowe z panem starostą Janem Żychlińskim oraz panem burmistrzem Pawłem Kanclerzem, przewodniczącą Rady Miejskiej Ożarowa, panią Blanką Jabłońską. Modlą się z nami również przedstawiciele, członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych. Pozdrawiam sztandary, poczty sztandarowe, zarówno naszego miasta, szkół, Solidarności Rolników Indywidualnych, harcerzy, wszystkich obecnych, modlących się w tej świątyni, jak i za pośrednictwem Radia Misericordia oraz Telewizji Misericordia. Księdza arcybiskupa, bardzo proszę o sprawowanie tej Eucharystii w intencji naszej parafii, o błogosławieństwo dla przybywających do naszego sanktuarium wiernych pielgrzymów, a także pracujących tutaj duszpasterzy. Ufamy, że dzisiaj w sposób szczególny Pan Bóg wysłucha naszych modlitw. Bóg zapłać się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. I z duchem twoim.
uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed Bogiem Najświętszym Maryją, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje na nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Módlmy się,
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której już udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni. I jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojące się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański, i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji.
I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne paschalnej ofiary
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Dziękuję księdzu proboszczowi Janowi Latoniowi za zaproszenie na wspólną modlitwę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie. Pozdrawiam parafian i wszystkich zebranych
gdzie jest w tym kościele. Będę się modlił w tych intencjach, które nosicie w sercu. Za was, za wasze rodziny, za dzieci i młodzież, za chorych i podeszłych wiekiem, za przeżywających różne trudności w pracy i życiu osobistym. Serdecznie i z wdzięcznością pozdrawiam ojca prowincjała, ojca rektora, ojca dziekana, całą wspólnotę księży palutinów, który ma z nuncjaturą szczególne więzi. Gdy dobrze popatrzymy na grupę 12 apostołów Jezusa, zauważymy, że niektórzy z nich wzbudzali szczególne zainteresowanie w historii wiary, w sztuce, literaturze i powszechnej pamięci ludzkości. Są to głównie Piotr, Tomasz i Judasz. Mają oni pewne cechy wspólne. Na pierwszy rzut oka niezbyt pozytywne. Wszyscy byli uparci, o twardych karkach. I jak mówi sama Ewangelia, trudno ich było przekonać do zmiany wizji, że posłany na ziemię Mesjasz powinien być człowiekiem silnym, potężnym, zdecydowanym rozwiązywać każdy problem siłą swojej postawy, wypowiedzialnych słów, głoszonymi poglądami i podejmowanymi krokami. Z tego powodu nie potrafili do końca zrozumieć Jezusa. Nie mogli zrozumieć, jak Jezus może postępować tak łagodnie. Nie mogli zrozumieć sekretu Jezusa. Zamiast używać mocy i przemocy, potrafiącej zatriumfować nad innymi, Jezus postępuje z łagodnością i miłosierdziem. Oni znali tylko siłę i nie widzieli, co to jest miłosierdzie. Albo też, tak po prostu, mieli trochę jak my wszyscy nieco fałszywe pojęcie, czym jest miłosierdzie. Że jest to wybaczenie za wszelką cenę, rozluźnianie zasad moralnych, przymykanie oczu w obliczu zła i przyzwolenie, aby inni nas gnębili. I wszyscy ci przeżyli osobisty wstyd. Piotr, bo zaparł się Jezusa. Judasz, gdy w obecności innych apostołów zdradziecko pocałował Jezusa. Tomasz, gdy wobec innych uczniów został zganiony za swoje niedowiarstwo. Dla Piotra i Tomasza doświadczenie swojej własnej słabości, małości i osobistej porażki stało się okazją do refleksji, do zmiany postawy i przekonań. Natomiast w Judaszu
Nic to doświadczenie nie zmieniło i spowodowało, że przepadł. To są właśnie tajemnice ludzkiego serca. Historia pierwszych wieków chrześcijaństwa opowiada o pewnym epizodzie z życia świętego Antoniego Pustelnika, który dobrze ilustruje zakamarki ludzkiego serca i przyznam, że z tego powodu lubię to opowiadać podczas homilii. Mówi się, że Antoni usłyszał któregoś dnia głos, który mu mówił, że nie jest on jeszcze tak doskonały, jak pewien prosty szewc z Aleksandrii, Egiptu. Zaciekawiony mnich poszedł więc go odwiedzić i spytał, co to robisz? Co ty robisz, że jesteś tak oddany Bogu? Szyję buty, odpowiedział szewc. To wiem, odparł Antoni. Ja też cokolwiek robię, myślę o Bogu, ale musi być coś jeszcze. Jak ty spędzasz czas? Dzielę go na ćwiczenie, powiedział szewc. 8 godzin pracuję, 8 godzin modlę się i 8 godzin śpię. Ja też dużo się modlę, zauważył mnich. Musi być jednak jakiś inny sekret w twoim życiu duchowym. Może ubóstwo. Tu też wszystko dzielę na trzy części, kontynuował szewc. Jedna część jest dla mnie, druga część jest dla Kościoła, a trzecia część daję ubogim. No dobrze, ze mną jest podobnie, powiedział Antoni. Musi być coś jeszcze. Rozmowa trwała przez dłuższą chwilę, ale nie prowadziła Antoniego ani o krok do odkrycia, dlaczego szewc jest bardziej doskonały niż on sam. Aż w końcu Antoni postawił to właściwe pytanie. Żyjesz pośrodku korupcji, pożądania, obojętności na krzywdę. Wokół ciebie jest przemoc i tyle zgubnych rzeczy. Nie przeszkadza ci to? Oczywiście, potwierdził szewc. Wierz mi, że mnie to bardzo boli. Czasem tak bardzo, że w czasie przeznaczonym na sen nie potrafię zamknąć oczu. Jest mi z tym tak źle, że często mówię do Boga, proszę, jeśli chcesz, mnie wyślij do piekła, ale ocal tych biednych ludzi. W końcu wyksygnął Antoni, odkryłem sekret twojej doskonałości. Racja, ja tak doskonały jeszcze nie jestem. Zbyt dużo we mnie obawy i strachu. Tomasz uwierzył, a gdy włożył palce w rany Jezusa. Włożyć palce w ranę na umęczonej piersi Jezusa oznacza właśnie to, dostrzec oczami zło, ból,
ludzkie ograniczenia, ludzką niegodziwość. Oznacza brak zgody na to zło, na przemoc. Oznacza stanięcie po stronie Jezusa i zgodę na stosowanie Jego metod, na chłonięcie Jego słów jednego po drugim, aby w ten sposób zwyciężać zło, przemoc, ucisk. Wszystko to, co jest złe. Mówiąc inaczej, oznacza uczenie się miłosierdzia. I pamiętajmy, że miłosierdzie to nie wybaczenie za wszelką cenę. Rozróżnianie zasad moralnych jest to raczej sprzeciw wobec zła w każdej formie. Sprzeciw miłości, która na swojej drodze spotyka się z ludzką biedą, która sprzeciwia się złu, ale która jednak potrafi kochać słabego, grzesznego człowieka. Taka miłość, pełna miłosierdzia, potrafi właściwie rozumieć sprawiedliwość, solidarność, wyczuwać to, co w danej sytuacji jest słuszne. Wyczuwa to, wprowadza do struktur społecznych i tak je przemienia. Wiara i miłosierdzie idą zgodnie w parze. Rok wiary ogłoszony przez Benedykta XVI ma też taki cel, zaprowadzić nas na ścieżki miłosierdzia. Kryzys ekonomiczny, finansowy, a przede wszystkim kryzys człowieka, społeczny, jaki przeżywamy w obecnych czasach na całym świecie, jest wyznacznikiem dla działań Kościoła. Diecezje, parafie, stowarzyszenia katolickie, wspólnoty zakonne i poszczególne osoby angażują się w realizację mniejszych i większych projektów solidarnościowych, tak w zakresie pomocy materialnej, jak i na polu edukacyjnym i formacyjnym. Także zwyczajni ludzie uczestniczący na niedzielnym się święty dają się pociągnąć wołaniem o pomoc słyszanym w kościołach i nie skąpią wsparcia dla ludzi będących w potrzebie, angażują się w budowanie pokoju i porozumienia, chcąc, aby one przeważyły nad podziałami i dyskryminacją, pozwalają uwrażliwić siebie i swoje rodziny na dobre, konstruktywne wartości. Animowanie ku miłości chrześcijańskiej, solidarności ludzkiej i miłosierdziu obliguje Kościół także do pogłębiania swojego rozumienia tej służby, do pogłębiania rozumienia sensu miłosierdzia bazującego na chrześcijańskiej wierze. Rok wiary pomaga umiejscowić w centrum życia Kościoła to, co jest sercem jego życia i jego misji. Głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, oraz wiarę w Niego. Chodzi o ucieleśnianie wiary w życiu indywidualnym i wspólnotowym chrześcijan przez nową ewangelizację, a przede wszystkim o dawanie o niej świadectwa w życiu codziennym, w uczuciach, w wychowaniu, w pracy i świętowaniu, w relacjach społecznych, w cierpieniu i chorobie,
w śmierci. Na pierwszym miejscu dotyczy to duchownych, aby ich życie było widocznym świadectwem także dla wiernych świeckich. I to nie tylko w słowach, ale i w faktach, aby wszystkim przypominało, że przesłanie chrześcijańskie ma w sobie wielki potencjał odnowy duchowej i społecznej. Papież Franciszek też stawia na miłosierdzie. Już od samych początków swojej biskupiej i papieskiej służby. Jako motto tej posługi wybrał hasło Miserando ad quelegendo, różnie je tłumaczono na język polski. Nawiązują one do Boga, który wybiera ludzi przez okazywanie im miłosierdzia. Prośmy Boga, aby nie zabrakło nam nigdy siły i odwagi do prosienia Go o miłosierdzie dla nas oraz o to, abyśmy taką miłosierną postawę mieli także dla naszych bliźnich. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Umocnieni Słowem Bożym,
Prośmy pokornie Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, obecnego wśród nas, księdza arcybiskupa Celestino, nuncjusza apostolskiego w Polsce, za pasterza naszej archidiecezji, księdza kardynała Kazimierza i wszystkich pasterzy ludu Bożego, aby miłosierny Bóg umacniał ich, napełniał apostolskim duchem i strzegł dla dobra całego Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy pogrążyli się w grzechu i utracili wiarę w możliwość uzyskania przebaczenia, aby modlitwa i przykład braci pomogły im z ufnością zwrócić się do miłosiernego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za spowiedników, aby gorliwie spełniali posługę miłosierdzia, niosąc grzesznikom Boże przebaczenie i Boży pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych, by miłosierny Bóg przez wstawiennictwo świętej siostry Faustyny wspierał ich wysiłki i darzył swoim błogosławieństwem. Prośmy także o mądre gospodarowanie polską ziemią, która jest największym naszym skarbem narodowym, by nie ulegała degradacji, a rolnicy na niej pracujący, byli szanowani i godnie wynagradzani. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa, który konsekrował naszą świątynię, a następnie podniósł ją do godności archidiecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a także za zmarłego przedwczoraj księdza prałata Józefa Buchajewicza, byłego proboszcza w Laskach i przyjaciela naszego sanktuarium. Bożemu miłosierdziu polecamy również świętej pamięci Helenę Kłos w 6. rocznicę śmierci, świętej pamięci Annę oraz Mikołaja Gajdamowicza. Niechaj dobry Bóg przyjmie ich do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby Bóg, który jest miłosiernym Ojcem, rozbudził w nas wyobraźnię miłosierdzia w służbie bliźnim przez wstawienniczą modlitwę budujące słowo i dobre czyny. Ciebie prosimy. Boże, wysłuchaj nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zwycięzca śmierci,
wierny. Uwierzy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza. Aby moje i wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I Pan przyjął ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzech świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Sanctus, Dominus Deus, Sanctus.
Naprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i święcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud Twój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni całym Kościołem uroczyście wchodzimy w święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy się, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przyniesiesz mi Tobie, aby się nie stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jeszcze z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Boże, my zwierzchnią, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo stąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych chłodów ten dziwny święto ofiarę. Wejdź i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą siostrą Faustyną, świętym Wincentym Palotim, błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, obecnego wśród nas biskupa Celestiny, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybór nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nas się pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana procesyjnie w pięciu rzędach tu do stopnia komunijnego. Dwóch kapłanów uda się też na pierwszy balkon, więc proszę te osoby, które tam się znajdują, o pozostanie.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie Wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Oto usiądźmy na chwileczkę. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się w nim i weselmy. Raduje się dzisiaj Kościół na całym świecie, bo Jezus miłosierny zmartwychwstały na ten nasz świat zsyła zdroje łask miłosierdzia. W tym wielkim wszechświecie, na tej kuli ziemskiej zdecydowanie mniejszej i w tym Kościele powszechnym nasza wspólnota ożarowska ma dzisiaj też szczególną radość i szczególne miejsce. Dzięki obecności nuncjusza apostolskiego, jego ekscelencji księdza arcybiskupa Celestino Migliore, czujemy się bliżej Ojca Świętego Franciszka, ponieważ nuncjusz apostolski jest przedstawicielem Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie, w naszym Kościele. Czujemy się bardziej w sercu Kościoła powszechnego, za który codziennie też się modlimy. Ekscelencjo, pragnę w imieniu swoim i wszystkich nas tutaj zgromadzonych wyrazić ogromną, szczerą wdzięczność za przewodniczenie tej wspólnej modlitwie. Czujemy się dumni i zaszczyceni, że mogliśmy w tym dniu szczególnym, w tym miejscu szczególnym dla ziemi mazowieckiej, którym jest archidiecezjalne sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wypraszać u Boga potrzebne dla nas łaski. Dziękuję w imieniu nas wszystkich za modlitwę w tych intencjach, które Jego Ekscelencja osobiście wymienił, dzieci, młodzież, rodziny, starszych, chorych, cierpiących, kapłanów, siostry zakonne. Ufamy, że dzięki tak wielkiemu też pośrednictwu i wznoszeniu rąk do Pana Boga te łaski na nas spłynęły i wciąż będą spływać, a my, jak mówił ksiądz proboszcz, będziemy się odwzajemniać szczerą, gorliwą modlitwą, aby Bóg błogosławił posługę Jego Ekscelencji i aby obdarzał darami Ducha Świętego, dobrym zdrowiem i to wszystko, co jest potrzebne w bardzo trudnej misji apostolskiej. Myślę, że cieszy się dziś również Jezus miłosierny w niebie, patrząc na naszą wspólnotę tutaj zgromadzoną w tym Kościele, wypełnionym po brzegi. Największą radością Jezusa jest to, kiedy może gościć w czystym sercu człowieka i kiedy woła: przyjdźcie do mnie wszyscy, i na ten apel odpowiadają właśnie ochrzczeni wierzący. Jestem przekonany, że się cieszy właśnie obecnością Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa, wszystkich kapłanów, alumnów, braci, diakonów, ministrantów, pięknej scholi, która tutaj ubogaciła tę uroczystość, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i sióstr zakonnych, nie wiem, czy wymieniłem, jak wymieniłem, to zasługują na to, żeby dwa razy, i was, moi drodzy, którzy odpowiedzieliście na to wołanie Jezusa, aby przyjść do Niego. Niech Bóg będzie uwielbiony poprzez naszą dzisiejszą modlitwę, ale również poprzez nasze codzienne życie. Ekscelencjo, prosimy o pasterskie błogosławieństwo, aby ten zalążek dobra, który w nas się zrodził, mógł wydać obfite owoce. Pan z wami. I z duchem twoim. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością
ze swojego błogosławieństwa. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech on sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
z Ojcem się rad. Opiekunem wdów jest dobry Bóg, dom swój daje wszystkim opuszczonym. Zsyła deszcz obfity na to, co spragnione. Chorych, którzy teraz nie byli, ale uczestniczyli. No, bardzo się cieszę, do kamery tutaj można takie błogosławieństwo. Dobrze. Ksiądz wypowiedz, zapowiedz, że to tak? A tu idzie od razu. Tak, jest. Tak, tak. Tu czy tu? Do kamery. Do kamery? Bliżej? Nie, wystarczy, ściąga. Także pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, którzy parafian i tych, którzy są związani z tym miejscem, którzy nas w tej chwili oglądają i słuchają. Jak słuchaliście przy świętej, to modliliśmy się za wszystkich. Jego jest na ręce jak ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. A teraz dla was szczególnie udzieli pasterskiego błogosławieństwa, abyście się poczuli umocnieni łaską Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was i nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Alleluja. Alleluja. Do przodu. I gratulujemy tego, bo to jest... Yeah.
świat. Ciebie, wielki królu, zbawicielu nasz. Jezu, chcę być światłem, aby poznał świat. Ciebie, wielki królu, zbawicielu nasz. Jezu, chcę być światłem, aby poznał świat. Ciebie, wielki królu, zbawicielu nasz. Jezu, chcę być światłem, aby poznał świat. Ciebie, wielki królu, zbawicielu nasz. Zbawiciel, on porusza góry, on może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Chwała Jezusowi. Różne drogi proponuje nam świat, różne drogi życia, ale jedyną i prawdziwą, słuszną, świętą drogą jest droga do nieba. I w tej drodze do nieba wciąż pomaga nam pasterz, który pilnuje każdej z owcy, każdego z nas. Nigdy nie odtrąca i choćby jeden z nas zagubił się, to wciąż pragnie nas odnaleźć. Teraz pragniemy z serca wyśpiewać Jezusowi, naszemu pasterzowi, że pragniemy tylko Jemu ufać, że pragniemy iść tylko Jego drogą, że On jest tym, który daje nam źródło wody życia. Wspaniały ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. Spokojny strumyka szum, zielone łąki wkoło. Nie będę szperać w szpitikach tego świata. Pasterzem moim jest Pan, On leczy duszę moją. Wspaniały ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. Sprawiedliwością jest sam, prowadzi prostą drogą. Szperać w śmietnikach tego świata. Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie przestraszę się, bo będziesz ze mną, wiesz. Choćbym nawet szedł doliną ciemną, nie przestraszę się. Zaznacza moje czoło. Wspaniały ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. Zastawia przede mną stół na oczach moich wrogów. Nie będę szperać w śmietnikach tego świata. Pasterzem moim jest Pan, mój kielich się przelewa. Wspaniały ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata. Się, bo będziesz ze mną, wiesz. Choćbym nawet szedł
jesteś dobry, jesteś dobry. Twoja łaska się nie kończy. Jesteś dobry, jesteś dobry. Twoja łaska się nie kończy. Święty,
dzień jest. Wszystkie ludy, Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego
Alleluja, Alleluja. O Alleluja, Alleluja. O wychwalajcie Go wszystkie narody i wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki. O Alleluja, Alleluja. O Alleluja, Alleluja. O Alleluja, Alleluja. O Alleluja, Alleluja. Alleluja. Gdy zbieramy się w imię Jezusa Chrystusa, w imię Boga, jest wielka radość w niebie, ponieważ jesteśmy wierni temu, który nas stworzył. Wierni pięknej miłości, miłosiernemu Bogu Ojcu i miłosiernemu Jezusowi, który przyszedł objawić nam na ziemię tę wielką miłość, jaką ma Bóg ku nam. Podnośmy ręce do Boga. Na pewno mówisz, jak mam żyć, dajesz jeść i pić, prosisz dla nas o jedność. A obiecany Święty Duch pociesza każdego z nas i w moim sercu czyni cud, sprawia, że podnoszę ręce. Wstaję z martwych, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest, podnoszę ręce. Wstaję z martwych, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest. Pokonałeś śmierć, chcę Ci oddać cześć, chwałę i dziękczynienie. Dałeś życie mi, jak odpłacę Ci za Twój ból i cierpienie. Noś moje ciało niech służy Ci, we serce zamieszkaj w nim, bo z całej duszy, ze wszystkich sił kocham Cię, podnoszę ręce. Wstaję z martwych, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest, podnoszę ręce. Wstaję z martwych, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest, podnoszę ręce. Śpiewamy. Wstaję z martwych, krzyczę z mocą, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest, Jezus Panem. Jeszcze raz, podnoszę ręce, podnoszę ręce. Wstaję z martwych, wstaję z martwych, krzyczę z mocą, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest, Jezus Panem jest. Podnoszę ręce, wstaję z martwych, krzyczę z mocą, Jezus Panem jest. Podnoszę ręce. Alleluja.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólne uwielbienie Jezusa Chrystusa, miłosiernego, w sanktuarium miłosierdzia Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkim dla mnie jest, Ciebie uwielbiam.